Młody lider przede wszystkim musi wierzyć w swoje zasady. I jeżeli będzie uważał, że według jego zasad, według jego systemu wartości trzeba świat zmieniać, to musi zmieniać. Osoby starsze, osoby na stanowiskach, to potwierdzają bardzo szerokie badania polskiej kadry menedżerskiej. Kochają mówić, nie lubią słuchać. A brak słuchania to znaczy wtedy brak informacji zwrotnej od ludzi i myślę, że to w tej chwili jest największym problemem w Europie, że jedni sobie mówią coś tam, a drudzy w ogóle tego nie słuchają.